Siemanko widzowie, witam w kolejnym holu zakupowo-prezentowym. Dzisiaj mamy dwa zestawy. Jeden z nich dostałem w prezencie, bo w tym roku Mikołaj przyszedł troszeczkę wcześniej. Drugi zakupiłem w Kauflandzie. To jest ten zestaw Technik. O nim może za momencik. Ale najpierw opowiem coś o tym zestawie, który przyleciał do mnie z Wielkiej Brytanii. Dostałem go w prezencie, za co bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Naprawdę super prezent, połączenie dwóch moich hobby, czyli klocki Lego oraz mój ulubiony film Powrót do przyszłości, Lego 71230. Zestawik Powrót do przyszłości, jest dr Emmett Brown, jest ta lokomotywa z trzeciej części Lego z serii Dimensions. Powiem szczerze, że jest to moje pierwsze Lego z tej serii. Muszę obczaić co i jak. Tutaj chyba chodzi o grę na pecety, ale też nie tylko. Dawno nie grałem w gry, musiałbym to sobie odświeżyć. Na razie tego zestawu nie otwieram. Ma on dla mnie wartość kolekcjonerską. Jest naprawdę super. Na tej podstawce mamy minifigurkę doktora Browna oraz pojazd, tak jak mówiłem, z trzeciej części. Jedna z moich ulubionych scen, gdy doktor dorzuca do pieca kolorowe ładunki, które się zapalają i ta lokomotywa coraz szybciej jedzie. Naprawdę coś fajnego. Nie wiem, czy ten zestaw będziemy rozpakowywać. To jeszcze muszę przemyśleć. Także go na razie odkładam na bok. A ten zestaw, który kupiłem, na 100% zrobimy sobie unboxing i złożymy sobie ten zestaw. I jest to pierwszy zestaw Lego Technik w mojej kolekcji od wielu, wielu, wielu lat. Do tej pory posiadałem tylko jeden zestaw Technik z lat 80. jeszcze. No a ten, powiem wam, naprawdę ciężkie pudełko. Sporo jest tutaj klocków. Możemy zbudować dwa modele pojazdów. Na pewno to sobie zbudujemy. Także na dzisiaj taki króciutki haul zakupowo-prezentowy. Dzięki za obejrzenie materiału. Widzimy się niedługo. Cześć!